Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zapraszamy Was dzisiaj na kontynuację zajęć z zeszłego tygodnia z autoportretem Olgi Boznańskiej. I jego interpretacją. Tak, będziemy robić interpretację. Nie będzie to dosłowna kopia. Wolimy interpretację. Interpretacja daje większą szansę na dobrą zabawę, a poza tym na wykorzystanie swojego naturalnego gestu, a przecież o to chodzi. Tydzień temu zaczęliśmy farbami akrylowymi na plecach tablicy malarskiej z płyty pilśniowej. To jest naturalna płyta pilśniowa, surowa zupełnie, w pięknym, naturalnym kolorze. Zrobiliśmy szkic akrylowy i dzisiaj będziemy go wykańczać olejami. Na początek chciałbym serdecznie podziękować wszystkim naszym patronom i patronkom na Patronite za Wasze wsparcia naszych piątkowych, cotygodniowych już od 2 lat w piątek zajęć. Bardzo dziękujemy za każde wsparcie, nie tylko na Patronite. Dziękujemy Wam także za wsparcie poprzez udział w naszych grupach tematycznych. W grupie choćby malarstwa olejnego i akrylowego, które prowadzi Daria, w grupie Oko, do której link znajdziecie w opisie do tej transmisji, w grupie akwarelowej, pastelowej i rysunkowej, do których również serdecznie zapraszam. Jesteście wspaniali i za każde wsparcie serdecznie dziękujemy, bo to dzięki Waszym wsparciom te zajęcia 2 lata temu się mogły rozpocząć i dzięki Waszemu udziałowi w różnej postaci trwają do dzisiaj. Przeszliśmy do regularnej, pełnowymiarowej, etatowej działalności pracowni online. Zapraszamy na wspólne malowanie. Będziemy dzisiaj nakładać laserunki oraz warstwy grubsze, impastowe. Będziemy wykorzystywali w tym celu medium Liquin Winsora Newtona. Medium, które już Wam wiele razy polecaliśmy i polecamy nadal. Bardzo ułatwia i uprzyjemnia malowanie. Jeszcze jest Liquin w wersji Original oraz Liquin do detali. On jest po prostu rzadszy i umożliwia bardziej precyzyjne malowanie. Niegdyś zamiast takich mediów używano mieszanki terpentyny z dodatkiem oleju. A nawet żywicy. A nawet żywicy, słusznie. Czasem była to też terpentyna wenecka, której temat ostatnio się pojawił w grupie farb olejnych, którą prowadzi Daria i do której serdecznie Was zapraszamy, jeżeli chcecie zaczerpnąć jak najwięcej wiedzy technicznej i poznać wszystkie tajniki techniki olejnej lub akrylowej. Tak, właśnie na najbliższych zajęciach też pokażę, jak wykorzystać farby akrylowe jako podmalówkę, bo wtedy mamy tą możliwość, żeby ustalić kompozycję, już ustalić walor i potem z przyjemnością oddać się malowaniu olejami. Dużo osób boi się, że wprowadzanie zmian w olejach kończy się katastrofą, a takie przygotowanie wstępne obrazu, kompozycji pomaga nam potem już skupić się na kolorze, na tym, co oleje nam oferują. A oferują nam bardzo intensywny kolor, to pod tym względem najlepsza technika. Taką głębię. Głębie koloru, oczywiście, głębie przestrzeni, kontrast, nasycenie barwy. I oleje wcale nie są techniką,
jakąś szczególnie trudną, aczkolwiek wielu z nas, zanim po raz pierwszy zdecyduje się malować farbami olejnymi, odczuwa lekki dyskomfort i niepokój, bo ta technika wydaje się bardzo skomplikowana. Nie jest wiele trudniejsza od farb akrylowych. Powiedziałbym, że po prostu wymaga więcej troszeczkę dodatków, bo wymaga terpentyny lub benzyny do mycia pędzli, rozcieńczania farby. Pachnie. No mówiąc krótko, bywa też nieprzyjemna. I to mnie tylko osobiście... zapachowo. Tak, zapachowo, zdecydowanie zrażało do niej, ale obecnie są możliwe dużo lepsze media, dużo przyjaźniejsze. O tym też szczegółowo opowiadałam ostatnio na warsztatach w ramach grupy Malarstwo Olejne. Zerknę jeszcze na Wasze ewentualne pytania i będziemy już zaczynać. Jak zawsze chwileczkę czekamy, żeby wszyscy się przed ekranami zgromadzili. Jeżeli jesteście z przyszłości i oglądacie już retransmisję tej dzisiejszej lekcji, to po prostu możecie przewinąć troszkę do przodu, żeby pominąć to oczekiwanie na wszystkich. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie również widzów na YouTube, bo na YouTube, na kanale Pracownia Oko, możecie nasze zajęcia również oglądać. Polecamy serdecznie. Tradycyjnie powiem, lajkujcie i subskrybujcie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Widzę, że na fanpage'u na YouTubie jesteście. Widzę, że w grupie Oko też oglądacie. Witam serdecznie grupowiczów. Link do grupy Oko znajdziecie w opisie do tej transmisji. Jak najbardziej dzisiaj farby olejne zgodnie z planem i z tym, co było zapowiedziane w niedzielę, a w niedzielę z reguły właśnie publikujemy plan zajęć na najbliższy tydzień. Zaczynajmy zatem. Tak jak wspomniałem, nie będziemy robić dosłownej kopii, będziemy robić interpretację. Robienie kopii oczywiście też ma swój sens, ale naszym zdaniem większy sens ma zrobienie wersji inspirowanej, bo mamy dwa w jednym. Uczymy się od mistrza, a poza tym ćwiczymy własną rękę, gest i oko. No także robimy to w innym przedziale czasowym, co jest istotne. Zdecydowanie. Olga Boznańska zdecydowanie dłużej. Szczególnie w przypadku farb olejnych. Otóż to. My robimy to w godzinę, czasami dwie. Autorzy obrazów robili to dużo, dużo, dużo dłużej. Daria, od czego proponujesz zacząć? Na pewno ruszymy troszeczkę tło. Bardzo lekko ruszymy twarz, bo ona właściwie już kolorystycznie jest trochę opracowana przy użyciu koloru tła sieny palonej z bielą. To jest bardzo dobra baza i głównie sienę paloną z bielą wykorzystywałem tydzień temu, robiąc tę akrylową podmalówkę, bo ona jest akrylowa. Na pewno można jeszcze w tej twarzy poszukać trochę ugrów, troszeczkę różu bardziej żywego, takich akcentów, które ją ożywią, żeby nie wyglądała jak zrobiona z wosku, jak zrobiona monochromatycznie. To może zacząć od tła, ponieważ kolorystyka postaci już jest dosyć zbliżona do efektu końcowego. Tak jest. Oczywiście nie ma jeszcze tych błękitów i takich pięknych róży, ale już można ją poczuć. Natomiast brakuje nam zdecydowanie tych oliwkowych żółcieni w tle. A one też odbijają się lekko jeszcze potem na twarzy postaci, na jej ubraniu. Też tak myślę. Oczywiście możemy uprościć to, bardziej skupiając się na odcieniu, a nie może aż na takim dużym rozedrganiu. Tak, jestem za tym, żebyśmy użyli grubszego pędzla i trochę to tło bardziej swobodnie, być może nawet szpachelką, być może szmatką. Zaraz zobaczymy, o tutaj masz bardzo dobry pędzel, zaraz zobaczymy co nam wpadnie w dłoń. Przykleiłem się, już się odklejam.
To łatwe w trakcie malowania farbami olejnymi. Ty bardzo lubisz takie duże powierzchnie. Czy chcesz zacząć tak. tło? Mamy na palecie, poza różnymi śladami z przeszłości, podstawowe trzy kolory, czyli żółcień podstawową, do której właśnie wsadziłem palec, cyjan oraz magentę i karmin. Poza tym jest troszkę zieleni, jest trochę sieny palonej i jest trochę umbry naturalnej. To nawet nie jest kugier, a przepraszam, sieny naturalnej, nie umbry. Troszeczkę bieli, żeby jak ten kolor był lepiej widoczny na tle płyty. I zwilżyłaś pędzel w liquinie, tak, już, tak. prawda? Tutaj troszeczkę go jeszcze sobie rozcieńczyłam. Tak, możecie liquin rozcieńczać w zasadzie terpentyną, benzyną, dodatkiem medium. Najlepsze będzie zapewne użycie terpentyny lub white spirit, czyli benzyny lakowej. Próba. Pewnie będzie za jasno. Jeszcze można tak przyciemnić. Możesz z tej zieleni ewentualnie skorzystać. Pewnie trochę sieny naturalnej. Myślę, że można jeszcze troszkę przyciemnić, chociaż ładny odcień. No bo nie musimy się właśnie, kierować tym, co jest na obrazie. Dokładnie kopię. Ja proponuję, żebyśmy po prostu spróbowali zrobić trochę jaśniej. Jak będzie trzeba, to przyciemnimy. Ja jestem bardzo ciekaw, co wyjdzie. Zawsze możemy potem przetrzeć jeszcze z tym cyjanem. Tak jest. To też jeszcze nam się dodatkowo wymiesza i przyciemni. Możemy trochę ultramaryny użyć. Jednym słowem, trzeba spróbować, żeby się przekonać. Jeśli pozwolisz, ja spróbuję tę farbę poprzecierać kawałkiem ręcznika papierowego, żeby ślady były ona większe. Ona też będzie ciemniejsza, bo będzie to tło prześwitło. No właśnie. Bardziej. Bardzo serdecznie polecamy Wam do malowania nie tylko pędzle, ale przede wszystkim szmatki, palce, ręcznik papierowy. Szmatka bezpieczniejsza trochę, bo się nie postrzępi, tak jak ręcznik może chcieć. Podkleję nam tylko pod obrazie, żeby nie latało pod kamerą, bo też się odkleiło. Ok. Pamiętajcie, że obraz jest żywy, że z obrazem po prostu trzeba prowadzić dialog, wprowadzać zmiany, zobaczyć, co się stanie. Nasze zajęcia mają Wam przede wszystkim, poza różnymi technicznymi wskazówkami, pokazać, że malarstwem trzeba wejść z nim w dialog, że to jest zawsze proces poszukiwania. To nie jest pokoloruj kratka po kratce według wzoru. To jest proces, w którym Wy decydujecie o wszystkim. I należy to robić z odwagą, frajdą, zdecydowaniem. A ja odsunę iPada, bo już jest tak. pomalowany. Starałam się, ale... Starałaś się? Pomalować czy nie pomalować? O to jest pytanie. O to jest pytanie. Ja już go sobie i tak wcześniej pomalowałem, więc w zasadzie jest mu to obojętne. Poznańska często malowała na tekturach. Na tekturach jakby naturalnie ta farba wsiąka dosyć mocno i też daje właśnie taki efekt, jakby była przetarta, tak jak teraz ty tak ją ścierałaś się z podobrazia. To tam ona po prostu bardziej wnikała w głąb.
ja się zajmę mniejszym pędzlem. Takim właśnie jakby... Do malowania, mm-hmm. tak jest troszkę bardziej przy dokładnym postaci, tak. przy postaci, żebyśmy nie mieli efektu jakiejś brody. Ja bardzo lubię te fragmenty na styku, bo to jest takie wyjątkowo wdzięczne miejsce, w którym aż prosi się używać drobnych akcentów, na przykład bardziej intensywnego koloru. Ja tam dodaję teraz troszeczkę ultramaryny. Spróbujcie, zobaczycie, jak to fantastycznie działa. Ja zostawię to już tobie, żeby nie zamazać. Pamiętajcie, że tło to nie jest jakiś taki obszar autonomiczny, zupełnie oderwany od postaci, czy też od głównego motywu w obrazie. Tło powinno nawiązywać dialog z postacią, czy też z jakimś elementem w pejzażu. Dlatego pociągnięcia pędzla poszczególne mogą w cudzysłowie przyklejać się, jakoś nawiązywać do formy, która jest na pierwszym planie. W ten sposób uzyskujemy bardzo wdzięczne i skuteczne i piękne połączenie motywu z tłem. Można to zrobić na przykład w taki sposób, w jaki ja robię teraz, czyli emanując plamkami koloru na krawędzi postaci, oczywiście z zachowaniem pewnego, albo co tam, zdrowy rozsądek. Po prostu odważnie próbujcie. Jak będzie wyglądało źle, to trzeba poprawić, ale nie ma się co bać. Także nie będę was zachęcał do nadmiernej ostrożności, bo my Trzeba to sprawdzić. Tak, z natury jesteśmy zbyt ostrożni i tak na co dzień. Nie ma się co bać. Obraz jest właśnie tym miejscem, gdzie możemy sobie pozwolić na bardzo wiele i nic się nikomu złego w związku z tym nie stanie. Co powiesz na takie wtopione błękity? Bardzo, bardzo mi się podobają. Od razu powstaje przestrzeń. Ja też koniecznie zostawię jakieś fragmenty prześwitującej płyty pilśniowej. Pamiętajcie, tło, właściwie baza, na której malujemy albo rysujemy, jeżeli są to na przykład kredki, pastele lub węgiel, ta baza jest tak samo ważna jak kolor, który nakładamy. Jeżeli zostawimy takie prześwity podkładu, to dzieje się coś bardzo, bardzo pięknego w obrazie. On znacznie lepiej będzie wyglądał. O, proszę, pani Ania wróciła po przerwie do naszych zajęć. Serdecznie pozdrawiamy. Ja jeszcze dodam, że dla wszystkich naszych patronek i patronów na Patronite czeka specjalna niespodzianka, którą wysyłam mailowo po tym, jak ktoś zechce nasze zajęcia wesprzeć, choćby kwotą 10 albo 20 zł miesięcznie. To jest specjalny, prywatny link do wybranej, wyjątkowo ciekawej lekcji. Taki prywatny link dla naszych patronek i patronów. Jako podziękowanie za
za wsparcie. Coś mi się tutaj za Za ciężka ta plama ciemno, zrobiła, no tak, bo właśnie. się tutaj leczy, doda troszkę błękitów. No i widzicie, tak to No działa. Po prostu właśnie. trzeba wprowadzić korektę, Troszeczkę tutaj zmianę. zmiękczę. A może w ogóle za dużo tam jest tej zieleni? Czy po prostu ją ochładzamy? Zawsze możemy Przetrzeć. przetrzeć bardziej do Tak, płyty. też było lżej jednak. W czasie przetarć w dodatku farba jeszcze łączy się troszeczkę z... O, to samo chciałam powiedzieć. A, byłem pierwszy. Tak, trochę rozjaśnić. Taki delikatny biały konturek dodany przy krawędzi jakiegoś ciemniejszego kształtu, na przykład włosów pani Olgi Boznańskiej, jest świetnym sposobem na dodanie przestrzeni. Zobaczcie jeszcze, co Olga Boznańska bardzo sprytnego zrobiła. To jest bardzo dobry i często wykorzystywany przez malarzy zabieg. Światło jest z prawej strony. Mamy oświetloną, znaczy naszej prawej, mamy oświetloną naszą prawą stronę twarzy i tułowia. Mamy jasną twarz, jasną krawędź koszuli i ciemne tło. A z drugiej strony jest całkowita odwrotność. Mamy ciemną twarz, ciemną koszulę i jasne tło. Tego się może nie zauważa na pierwszy rzut oka, ale to daje niesamowitą przestrzeń. Bardzo często używany zabieg takiej odwrotności. Polecam Wam kontrastu. Kontrastu też. Polecam Wam zwłaszcza w portrecie. Świetnie się ta metoda sprawdza. Ja myślę, że tło na razie zostawimy. Tak, myślę, że może czas na koszulę. Co ty na to? A, bardzo proszę. Ja już się przygotowuję do, do paseczków niebieskich, cyjanowych. Ten błękit tutaj ma bardzo ważne i dobre działanie. On mianowicie świetnie będzie się dopełniał z tymi wszystkimi ciepłymi, ugrowymi odcieniami. Dla wszystkich z Was, którzy nie widzieli lekcji w zeszłym tygodniu, wskazówka. Wybierzcie się do zakładki filmy na naszym fanpage'u na Facebooku albo przesuńcie się troszkę w przeszłość, dokładnie o tydzień na YouTube. Zresztą to będą zajęcia po prostu zaraz pod tymi, więc łatwo znaleźć. Zobaczcie sobie lekcję z zeszłego tygodnia, w której pokazywałem, jak zrobić tę podmalówkę i szkic. Możecie sobie te lekcje odrobić, zrealizować i, no i śmiało przejść do tego, co robimy dzisiaj. Jak pięknie korespondują te niebieskie wzory na koszuli z tłem. Tak jest. Taki wiosenny nastrój. Wcześniej był jesienny. Na samej tak. desce. Troszeczkę ultramaryny w tych fragmentach bardziej ultramaryny i odrobinki i odrobinkę ugru, a właściwie nawet lepiej sieny palonej w tych fragmentach bardziej ocienionych, a troszkę za dużo, minimalnie rozjaśnimy do szarości. Pojedyncze dotknięcia i akcenty, pamiętajcie, to jest jedna z najważniejszych wskazówek, którą zawsze podaję. Im mniej dotknięć pędzlem, tym lepiej. Zasada pierwszego śladu. Zasada, o której zawsze na zajęciach wspominamy. Mianowicie pierwszy ślad z reguły jest po prostu najlepszy. Nawet kiedy mamy ochotę go poprawiać, bo wydaje nam się, że będzie lepiej, odradzam, z reguły nie jest lepiej, tylko gorzej. Chcesz jakiś tu dodać jeszcze kolorek albo akcent do tych błękitów? Błękitów? Myślę, że naprawdę są bardzo dobrze postawione.
i mają dużo świeżości, dlatego nie. Może tu podoba mi się, że u niej się jeszcze pojawia taki lekki niebieski ton. Tak. Można go przy okazji zaznaczyć. A to bym jeszcze piła w takich bielach, aby nie robić zbyt dużej konkurencji centralnie rozmieszczonym błękitom. Taki lekko zielonkawy odcień bieli. W sumie poza najjaśniejszymi fragmentami nie mamy tutaj takich surowych bieli, a te, które są oświetlone, są lekko ciepłe. Biel z odrobinką ugru lub sieny naturalnej. Tam, gdzie światła, żeby ocieplić. Takie zdecydowane, pojedyncze pociągnięcia pędzlem plamy, bez zagłaskiwania, po prostu zdecydowanie. Troszeczkę gaszę te takie czyste biele, trochę je po prostu podbarwiam teraz na ciepło. Teraz się zajmiemy twarzą zapewne. Może jeszcze taki jaśniejszy akcent tu na tak. Tej takiej kokardzie. No i pamiętajcie, światła malujemy grubiej. W farbach olejnych i nie tylko. Światła bardzo lubią być malowane grubo, niech one odstają. Bardzo podoba mi się też, jak ten kolor teski samej teraz przebija tak. I tworzy dużą część koszuli. Tak, dlatego bardzo ja ładnie go, się wpisuje kolorystycznie. Ja go zostawię. Widzicie, stopniowo dochodzimy do pojedynczych maźnięć. O! Czasem pędzel wyleci z ręki. Maluje się samo. Maluje się samo. Pojedyncze ślady. U mnie trochę w klimacie Waldemara Świeżego, Olga Boznańska. Myślę, że byłaby zachwycona. Och, to ja jestem zachwycony w takim razie. Zaszczycony.
Zobaczcie, zasada pierwszego śladu działa. Pojedyncze dotknięcia i jest dobrze. I czy ty masz, Daria, ochotę? Ja myślę, że już. Już. Koszula jest tak, bardzo dobra. Bo się za bardzo tak, nie ma rozedrga. Buzia. Może ostatnie tylko. Proszę cię bardzo. Bardzo delikatne pociągnięcie. Tu jest takie ciekawe światełko. O, to ja pokażę już. Z bliska. Zbliżenia na detale zawsze mile widziane. Wy wtedy możecie lepiej zobaczyć, jak to wygląda. Tak jak mówiliśmy, nie robimy dosłownej kopii. Jest blisko, ale nie jest to dosłowna kopia. Robimy trochę po naszemu. Czekamy na wszelkie wasze pytania. Po to jesteśmy na żywo, po to jesteśmy tutaj dla was, żeby odpowiadać. Piszcie, jeżeli cokolwiek was interesuje. Oczywiście w związku z malarstwem, bo na inne pytania nie wiem, czy będziemy w stanie odpowiedzieć, czy nam nasza wiedza na to wystarczy, ale pod względem malarstwa jak najbardziej. Ja wsadziłem właśnie rękę do karminu. Piękny kolor, bardzo go lubię. Właściwie chętnie bym się nie wycierał, tylko że zaraz będzie wszystko karminowe, łącznie z tobą. Myślę, że to jest dobry moment, żeby troszeczkę wytrzeć, wyczyścić pędzle i zająć się twarzą i być może jeszcze później spódnicą, bo ona jeszcze jest nieruszona u nas. No i jeszcze oczywiście dodamy brąz na włosach, bo ja te włosy w zeszłym tygodniu tak tylko z gestu machnąłem lekko, ale coś tam jeszcze się na nich podzieje. Myślę, że tutaj odpowiadając na pytanie tak. Anny, to rzeczywiście ważne jest, jaki kolor podobrazia macie. Jeżeli to jest biel, to inaczej te relacje będą wyglądać. Można zostawić gdzieś to białe podobrazie, ale w tych miejscach najjaśniejszych. Chociaż ja polecam zrobić sobie podmalówkę. Wcześniej. Wcześniej. Tak. Bierzecie podobrazie, ono już jest zagruntowane i gotowe do malowania, ale możecie wziąć farbę akrylową i tak jak malujemy ścianę wałkiem albo pędzlem, po prostu zamalować całą powierzchnię tego podobrazia akrylową farbą na jaki tylko chcecie kolor. Jasny, ciemny, delikatny, intensywny, szary. Od razu podpowiem, pejzaże świetnie wychodzą na podkładzie ze sieny palonej albo z jakiegoś pomarańczu. Do portretu raczej polecam chłodną podmalówkę. Rembrandt uwielbiał szarości. Szarość jest zawsze doskonała do portretu i nie tylko zresztą. Jak wyschnie oczywiście, malujecie już na kolorowym podkładzie. Nie wiem jak ty, ale ja szczerze mówiąc nie lubię malować na bieli farbami akrylowymi lub olejnymi, co innego oczywiście akwarelą, bo ona wymaga bieli. Ale zdecydowanie lepiej farbami, jak i pastelami pracuje się na podkładzie kolorowym. Tak, to też ma znaczenie, że po prostu ta biel na początku stanowi dla nas punkt odniesienia i kiedy z pracą ona zaczyna znikać, to często, tak jak o tym już wspominałam poprzednio, znika światło w obrazie. Dlatego lepiej od razu pozbyć się nadmiaru białego podobrazia, niż potem mieć wrażenie, że cały obraz jest bez kontrastu, bez światła. Poza tym mając kolorową podmalówkę, my ten kolor od razu wplatamy w obraz, on od razu wchodzi w relacje barwne, a jeżeli malujemy na bieli, no to nie ma tam specjalnie żadnych relacji barwnych, to jest po prostu dziurawa biel, ona bardzo rzadko wygląda dobrze, po prostu sprawia wrażenie dziury. Tak, ale jeżeli to jest kolorowy papier, to może też prześwitywać. Tak, kolor zawsze może prześwitywać. Czy to kolorowy papier, czy kolorowa podmalówka na obrazie jest dobra. Twarz. Ja myślę, że troszeczkę światła się na twarzy więcej przyda. Zacznijmy od prawej strony. Tak. Biel. Tak.
Tak? Tak, Chciałeś coś myślę, że powiedzieć? troszeczkę Czy bieli. chcesz malować? Bardzo podoba mi się ta twarz, którą namalowałeś akrylami. Ale oczywiście nie samą bielą będziemy rozjaśniać. Biel, troszeczkę karminu i odrobinka Ochry? ochry Żółcieni? lub sieny palonej. To po prostu trzeba zrobić próbę na obrazie i będziemy widzieć. Myślę, że coś takiego jeszcze momentami, zwłaszcza w okolicy policzka i nosa, troszeczkę bardziej różowo, czyli niewielki dodatek, a jeszcze jaśniej, niewielki dodatek karminu. To są naprawdę mikroskopijne różnice przy malowaniu skóry, więc trzeba z dużym wyczuciem mieszać kolor. Taki najjaśniejszy fragment przy oku się pojawia na obrazie Olgi Boznańskiej. No i znowu właściwie pojedyncze plamki. Tak, i im wyżej, tym bardziej ten kolor się tak ociepla. Tak, więcej. Więcej tam będzie ugru lub sieny naturalnej. Myślę, że czoło możemy potraktować właściwie takim laserunkiem z sieny naturalnej, czyli odpowiednik ugru złotego. No, odpowiednik, zbliżony kolor. One się różnią. Tak, widać, że ta lewa część też u Boznańskiej była nakładana lekko jaśniejsza farba na ciemniejsze tony. Tam prześwituje też troszeczkę zieleni. Myślę, że to jest głównie zieleń z tła. Znaczy. Tak jakby nawet fragment tej plamy cyjanowej. Tak więc do barwy skóry dodajcie troszeczkę zieleni albo troszeczkę cyjanu. To jest wpływ otoczenia, wpływ tła, które się po prostu pojawia w barwie skóry. Patrzysz z trochę większej odległości, możesz być moim nawigatorem. Jakbyś zauważyła, Wszystko dobrze. że coś idzie nie w tą stronę, to wołaj. Słuchajcie, dobrze jest mieć Tak, to zdecydowanie trzeba takiego mieć nawigatora. też dystans do pracy po Tak. prostu. Ja Dosłownie. muszę być blisko, jeszcze się muszę wcisnąć pod kamerę, więc mam ograniczone pole widzenia. Tak, podglądam jeszcze na kamerze, właściwie na transmisji, bo kamera jeszcze troszeczkę inaczej interpretuje to, co ja maluję, więc wprowadzę już troszkę korekt takich, żeby było, zgodnie z tym, co, żebyście wy widzieli dobrze. No, zawsze będzie akcent światła na nosie, zwłaszcza na koniuszku nosa. To jest bardzo ważne i daje zawsze dużo przestrzeni. Niezwykłe jest to, jak takimi wyraźnymi pociągnięciami pędzla, co widać na obrazie,
Poznańska stworzyła bardzo subtelny portret, Tak. bardzo delikatny, bardzo kobiecy. Tak, ja te ślady na razie nakładam dosyć ostro, ale za chwilkę zawsze mogę je pędzlem troszeczkę rozetrzeć, troszeczkę zmiękczyć. Zresztą to jest technika bardzo dobra przy farbach olejnych. Przy akrylach trochę trudniej, bo akryle by nam już wysychały i musielibyśmy wcześniej, szybciej je mieszać. Natomiast bardzo polecam Wam, jeżeli będziecie malować portret olejny, stosować właśnie tę metodę. Takich ostrzejszych, nawet wyraźniejszych plamek koloru, które najpierw nakładacie, a później w razie potrzeby takim prawie suchym pędzlem stopniowo mieszacie. Zmiękczacie ich krawędzie właściwie. O, tu trochę za jasno było z tej strony, więc przyciemnię. Znaczy, za jasno teraz się zrobiło. Myślę, że jeszcze można by rozjaśnić ten prawy Tak, policzek tak, tak. z naszej strony. Ja do niego już będę wracał. Tak, ale lepiej to robić stopniowo. Na razie chciałem właśnie troszeczkę tę lewą stronę jeszcze ruszyć. Poza tym pamiętajcie, malując, musimy odchodzić co jakiś czas od obrazu, bo obraz z pozycji malarza, czyli z bliska, Bliska. wygląda zupełnie inaczej. Zwróćcie uwagę na dzieła największych mistrzów portretu i nie tylko, choćby u Rembrandta. Z bliska to jest właściwie abstrakcyjna struktura, mnóstwo śladów, które wydają się zupełnie rozpadać na plamki. Ta twarz się wręcz rozlatuje w plamkach. Natomiast z odległości metra, dwóch, wszystko zaczyna grać, wszystko nabiera sensu. No i to jest magia malarstwa, magia, którą my bardzo lubimy i którą chcemy Wam przekazać na naszych zajęciach. Odpowiadając na pytanie Danuty, to biel tytanowa jest bardziej kryjąca w stosunku do bieli cynkowej. Bielsza też poniekąd. Tak, i cynkową na przykład poznańska używała właśnie, żeby złamać jakiś kolor, ale nie za bardzo go rozbielić. Natomiast zdecydowanie przy takich jasnych, wyrazistych tonach lepiej sprawdzi się tytanowa. Pamiętajcie o tym, żeby zaróżowić co nieco ucho, troszeczkę nos. Uszy z reguły mają w sobie więcej różu. To na obrazie od razu zaczyna dobrze wyglądać. Myślę, że ten cień po lewej stronie jeszcze na skroni może być znacznie ciemniejszy. Na skroń. Tak. Tak. Ja zaraz do niego dojdę. Korzystając z tego, że mam akurat różę na pędzlu. O, usta. Tak. No i teraz potrzebuję jednak bardziej precyzyjny pędzel. Bo przy ustach to nie ma żartów. Szczególnie na niedużym formacie. O, szczególnie na takim formaciku. To jest sztuka prest. Digitatorska wręcz. Och, tutaj każdy ułamek milimetra i albo się uśmiechamy, albo ze wzburzeniem wydymamy usta. Tak jest.
a jednocześnie nie ma tu dosłowności. Właściwie trudno byłoby tak wziąć ołówek i rozrysować dokładnie, gdzie przebiega granica między jedną wargą a drugą. I też dzięki temu wyglądają tak naturalnie. Tak. Do takich najciemniejszych zakamarków, cieni gdzieś pomiędzy wargami, na włosach, przy uchu, przy nosie, zdecydowanie polecam Wam umbrę paloną lub inny bardzo ciemny brąz. Absolutnie nie czerń. To ja jeszcze tylko dodam ten ciemniejszy ugier i mogę Ci przekazać pędzel, żebyś też pomalowała. Dobrze jest też mieć zmiennika przy malowaniu, bo po prostu w pewnym momencie, kiedy malujemy, nasze oczy się najnormalniej w świecie męczą, opatrzymy sobie obraz, po prostu przestajemy widzieć i zaczynamy robić głupoty wtedy. Zatem polecam malowanie w parach, w duecie. Wiecie, jaka to frajda mieć kogoś do współpracy. Właściwie to się rzadko zdarzało w historii sztuki. A nie rozumiem dlaczego. Może nie wiem. To ja jeszcze tylko w takim razie troszeczkę domaluję włosy, bo. Chociaż zostaw kawałek tej płyty. Tak? Naprawdę ładnie tam. No dobrze. Komponowała. No to chyba albo trzeba by ją no tak, to jest całkiem tak pomiędzy zostawić, albo... To może po prostu delikatnie laserunkowo jednak rozmalować. Za późno powiedziałaś. Ach, tak też jest dobrze. Jedna z wielu możliwych wersji. Tak. Oddaję pędzel tobie, bo moje oczy i plecy przede wszystkim muszą odpocząć. Tak, nie jest to łatwe, bo tutaj jeszcze dodatkowo się odbija światło w farbach olejnych. Ale jeśli pozwolisz, ja mi jeszcze troszeczkę przyciemniła tą część skroni po lewej stronie. Tak. Widzisz, ja na przykład od razu widzę, że tutaj trzeba troszeczkę zaokrąglić szczękę. Myślę, że też ewentualnie
i dodajcie taką poświatę na szczęce. To jest światło odbite od koszuli. Ono bardzo dobrze tam robi. Delikatnie bym tutaj... No, zmiękczyła. O, tak weszła bardziej... Nie wiem, czy ten trójkącik tu jest potrzebny. Chyba nie. No. Ależ to zadziałało, no widzisz, tylko dotknęłaś i od razu jest dobrze. A tego teraz ja nie widzę z dystansu, więc... Bardzo dobrze. Czy już? Chyba już. Czy jeszcze tutaj lekko w dół? Może troszeczkę rzeczywiście tutaj pod policzkiem. Taka oliwka, taka oliwkowa szarość właściwie. Myślę, że nawet tu pod usta, zobacz, można wejść. Bo Boznański jest bardzo charakterystyczny ten oliwkowy cień pod ustami. Taki S. Odwrócony trochę powstaje, ale... Tak, zawsze można delikatnie jeszcze, tak jak mówiłeś, wtopić w to, co już jest. Nie będzie aż takiego kontrastu. Jeszcze ten kącik nie daje spokoju. Mam wrażenie, że go trochę przesadnie tydzień temu zaznaczyłem. Troszeczkę zgasić, ale... O, teraz chyba lepiej. Tak, widzę, że tutaj jednak dosyć się odbija cały czas światło i mimo mocnego przyciemnienia wciąż na kamerze wygląda to na dosyć jasny fragment. Ja bym to zostawił na razie. Myślę, że można się będzie za chwilkę dłońmi zająć. Ja jeszcze brew tylko troszkę poprawię. No i tutaj wskazówka dla was. Ponieważ ja w tej chwili po prostu stanąłem z drugiej strony obrazu, od razu widzę inne rzeczy, od razu widać lepiej. Spróbujcie się przejść, przespacerować po prostu dookoła obrazu, zobaczyć go sobie z drugiej strony, albo obrócić nawet pod jakimś kątem. To daje bardzo ciemnym brązem źrenice. Bo właśnie dostrzegłem, że one są u Boznańskiej. Myślę, że nawet możemy jeszcze trochę tutaj jakby bardziej włosami wejść, jak myślisz. Tak. Jak masz ciemny brąz teraz, to akurat... O. Od razu oczy nabrały życia, kiedy pojawiły się źrenice, kiedy pojawiły się jeszcze podkreślone kąciki oczu, troszeczkę. Ja właściwie zrobię zbliżenie na ten portret, bo tak, to po prostu trzeba zobaczyć widać z bliska. Ja jeszcze bym podkreśliła tutaj właśnie tą linię. No niestety błyszczy się to w kamerze. Nie wiem, co zrobić. A może tak bardziej z boku. Wiesz co, ja myślę, że teraz ta szarość przy nosie jest za szara. I tutaj na policzku trochę tak dramatycznie wygląda portret. Myślę, że też trzeba będzie jednak bardziej cieliste zrobić, rozjaśnić troszkę. No właśnie tak ewoluuje i zmienia się twarz, kiedy zaczynamy nad nią pracować.
lekko unieść się obraz. Może wtedy nie będzie się aż tak odbijać. No jest lepiej. Tak, teraz tutaj bym to światełko powiększyła na brodzie. To jest jak operacja plastyczna. Każdy ruch ma znaczenie, każda plamka ma znaczenie. W gruncie rzeczy to jest operacja plastyczna. Jeszcze tutaj taki bardzo jasny fragment. Tak, tak. Przy oku. Tutaj. To też jest tak ciekawie wygięte, takie drugą stronę jakby S. Które S? Tutaj popatrz, ten cień, jakby to jest tak uderzenie pędzlem okrągłym i zostaje wycięty taki ostrzejszy, haczykowaty kształt. A to nie wiem, o czym mówisz. Może ty to zrobisz. Który? Tutaj mamy się wiersz, jakby to, że ten cień na nosie jest bardziej asymetryczny. Aha. I tak wręcz. O! A, w tym miejscu. Lekko podcina. Tak, tak, tak. Masz rację, bardzo dobrze to już wygląda. No, gotowe. Ja się zastanawiam jeszcze nad ustami, czy ich troszeczkę nie powiększyć w naszej wersji warg trochę i szerokości ust. Myślę, że można. Można by, bo one są takie. Taki dzióbek się zrobił trochę. No ale z ustami to tak jest, słuchajcie. W kąciku pewnie ten umbra palona. Mm-hmm. Ciemny brąz. No, od razu lepiej. Ja tam jeszcze kropeczkę ciemniejszą zaaplikuję. Tylko ją minimalnie trzeba będzie rozetrzeć. Z drugiej strony też troszkę. Słuchajcie, najlepiej po prostu sprawdzić, no poszerzyć kącikami, zobaczyć, czy lepiej, czy gorzej. Zawsze można wrócić do tego, co było, ale przynajmniej mamy wtedy jakąś odpowiedź w którymś kierunku. Przy portrecie to jest zawsze po prostu metoda korekt. Coś ta dziurka teraz... Za dziurkowata się zrobiła. No, wkraczamy na niebezpieczny teren, bo portret, a już zwłaszcza w tym formacie, można dziubać przez tydzień. Więc trzeba uważać, żeby się nie wpuścić w malinę. Zrobiła się w każdym razie bardziej już sympatyczna pani Olga na naszym portrecie, więc myślę, że idziemy w dobrym kierunku.
Ja tam troszeczkę jeszcze rozjaśniam białko oczu. No przede wszystkim oryginał jest w większym formacie niż my malujemy. Też ma swoje. Też ma swoje znaczenie. Podoba mi się, że nie ma tutaj takiej wyraźnej granicy między włosami właściwie a czołem. Wydaje mi się, że teraz u nas też to już jest bardziej pokazane. Tak. Z tego co wiem, Olga Boznańska rzeczywiście miała górną wargę i usta tak szpiczasto zakończone, taki rodzaj dzióbka delikatny, bardzo ładny. Więc zwróćcie na to uwagę w waszej wersji. Tylko przypadkiem dotknąłem pędzlem i to zetrę. O. Co jeszcze? Wspominałem o odrobince różu w okolicy nosa. To taki róż zmieszany z sieny palonej? Z karminu. Karminu. A, oczywiście w kącikach oczu i to bardzo ożywia portret też takie małe akcenciki karminu. Postanowiłem minimalnie jeszcze poszerzyć nasz nos. Bródka, zobaczcie, bródka jest zaszpiczasta. Musimy ją troszkę też. Takie niby oczywiste sprawy, ale czasami się dopiero po czasie zauważa. A, bardzo przyda się z kolei z tej strony taki ciemniejszy konturek, którym formujemy jeszcze brodę, ale zarazem jej styk z kołnierzem koszuli. Wydobędziemy.
Myślę, że może jeszcze troszkę tutaj tło przyciemnię. Tak, wtedy głowa no wyjdzie. Bardziej jest wyeksponowana. Myślę, że troszeczkę zapucułowate policzki w naszej wersji już je troszeczkę. To są, słuchajcie, ułamki milimetra. No i z drugiej strony z kolei trochę światła, żeby... Żeby twarz była symetryczna. To są niby oczywiste rzeczy, ale czasami to ucieka. Trzeba kontrolować, co się dzieje po obu stronach twarzy. To ucho zostawić, czy troszeczkę przyciąć? Myślę, że tu można lekko tak, tak. podprostować. Ściąć. Tak. Tak, tak, tak. Może wprowadźmy jeszcze teraz parę chociaż tonów na dłoniach. Dłoniach. Tak jest. No to mówi jeszcze parę detali. Dłonie oczywiście bogate w róże wszelkiej maści powinny być i ja polecam Wam laserunek z medium i z odrobinki karminu. Oczywiście co nieco tych oliwkowych odcieni też na przedramieniu się pojawi. Róż oraz zieleń. To jest kwintesencja tych przedramion. I akcenty różu oraz sieny palonej w najciemniejszych miejscach pomiędzy palcami.
może jeszcze dosłownie taki jaśniejszy ton tutaj Tak. przy kości i... Trochę wyżej to jeszcze na nadgarstku. Tak. Tak, to właśnie dobrze, że takie pociągnięcia bardziej swobodne, bo będą zbyt miękkie, to ręka też będzie potem taka miękka. Tak. W dłoniach pamiętajcie o... Zdecydowanie. No, o pokazaniu tego, że tam są kości palców, że to nie jest gumowa, miękka rękawiczka, tylko trzeba nawet troszkę przesadzić czasami z nieco kanciastymi krawędziami. Muszę przyznać, że jakoś nie czuję tego przedramienia. A ja Już. bym je lekko roztarła, wiesz? Wydaje No mi się, że jest za właśnie, dużo farby. tydzień temu już się z nim trochę męczyłem. Ono jest jakieś dwuznaczne w oświetleniu. Po prostu trzeba Tak, to nie korygować, lepiej. aż się trafi, aż zadziała. Dlatego pewne. Pewne fragmenty łatwiej malować z natury niż malować z obrazu, bo jak widzimy na żywo, jak dany fragment wygląda, widzimy go bardziej w przestrzeni. Natomiast kopia zawsze wiąże się z inną sytuacją, trochę bardziej intuicyjnie musimy działać. Ja dodam jeszcze światło na palcu wskazującym, bo ono się przyda. No myślę, że tutaj sama Boznańska pewnie wymyślała to trochę, jak te dłonie wyglądają. No, nie mogła ich malować z natury, bo miała wtedy pędzel w dłoni. Masz rację. Chyba, że poprosiłaby ktoś i popozował. No, myślę, że tak to było, bo ja mam wrażenie, że te dłonie w obrazie Boznańskiej są bardzo drobniutkie. I albo Boznańska miała drobniutkie dłonie, albo osoba, która jej pozowała, miała aż tak drobne dłonie. Jak na mój gust one są troszkę za małe, no ale nie chciałem ich powiększać, żeby też nie wyszły jakieś gigantyczne. I tak je troszeczkę powiększyłem względem oryginału. Tak, z tym akcentem tak, wolę. Bardzo, bardzo dobrze ożywiła się ta część. To co, jeszcze właściwie spódnicę można by ruszyć, prawda? Oddaję pędzel chyba tobie. Też troszkę takich laserunkowych karminów. Cieszę się, że malujecie z nami, cieszę się, że jesteście. Tak jak wspominałem na początku, niedawno minęły 2 lata naszych zajęć online i raz jeszcze dziękuję wszystkim za każde wsparcie. Przede wszystkim tych naszych piątkowych zajęć, które już od 2 lat, piątek w piątek się odbywają. Wcześniej były codziennie.
Obecnie zajęcia codzienne odbywają się w grupie OKO. Grupowiczom dziękuję za Wasze wsparcie, bo jesteście opoką i filarem naszych zajęć online i dzięki Wam one istnieją nadal. A jeżeli ktoś chciałby się jeszcze przyczynić do tego, żeby te zajęcia istniały i się rozwijały, to bardzo serdecznie prosimy i dziękujemy za każde wsparcie finansowe, takie, na jakie możecie sobie pozwolić. Każdy gest, nawet najdrobniejszy, 10-20 zł miesięcznie, już bardzo wiele dla nas znaczy. A jeżeli chcecie zostać naszymi patronami na Patronite i patronować w jakimś większym stopniu, to zapraszam serdecznie. Zapraszam również do dołączenia do grupy OKO lub do naszych grup tematycznych. 50 zł miesięcznie i Wy zdobywacie masę doświadczenia, a my czujemy, że to, co robimy, ma sens. Otóż to i mamy z czego zapłacić rachunki. Jeszcze dosłownie parę takich może cieplejszych akcentów. To ja jeszcze ostatnią korektę lewego oka wprowadzę, bo widzę, że ono jest takie trochę śnięte na naszym nie obrazie. Nie, właśnie tutaj troszeczkę więcej ciemnego cienia, nie? Gdzie? Na powiece? Że jak gdyby samo oko w stosunku do cienia troszkę by przedłużyło tutaj ten cień. Jeszcze bardziej w kierunku nosa. Teraz jest lepiej. Pani Olga Boznańska już nie jest śpiąca tak bardzo na naszym obrazie. Tak, no. Oczywiście z tą twarzą można by jeszcze długo działać. Pokazujemy Wam pewien proces i pewien kierunek. Oczywiście w przyspieszonym tempie. Idąc na pewne kompromisy, ale to ma też swoje zalety. Ja wolę malować z pewnym żywszym tempem, bo wtedy obrazy po prostu wychodzą. Zazwyczaj trochę lepsze. To ja jeszcze na sam koniec wprowadzam pewną konkretną zmianę, mianowicie przesunę prawe oko bardziej w lewo.
Cóż za napięcie w ostatnich minutach. Takie zdecydowane zmiany. Nigdy nie jest za późno na zmianę. Myślę, że już prawie, że jeszcze tylko ten ciemniejszy fragment tutaj za powieką. Który? Tu jest taki dosłownie linia pod tej różowej plamie. Nad? Tak. Nad powieką? Tak, tutaj. O, właśnie. I oko robi się teraz bardzo przestrzenne. Tutaj jeszcze te nie, popatrz, ja aż tak do góry po skosie i przez to podkreśla ten uśmiechający charakter. Ale która linia? Z powieki idzie, jakby kontynuuje do góry. Chodząc na oczodół pod kątem 45 stopni. Dodaje taki właśnie charakter bardziej uśmiechnięty oka. I to jest też granica między światłem, które jeszcze jest, a już cieniem oczodołu. O to chodziło. Jakieś ostatnie korekty. U nas jest znacznie ciemniejszy ten cień pod dolną wargą. Nie wiem, czy go troszeczkę nie potraktować tak, oliwką. Rozjaśnić. Zginął mój ulubiony pędzel. Który? Taki? Mniejszy. Ten? Tak.
Jakiś glutek się tutaj zrobił. Nie wiem, czy chcesz to ruszać. Oczywiście, że chcę. Ale Nie, żebym był perfekcjonistą, nie, ale. wcale. Ale tak Tak. myślę, że jeśli chcesz uzyskać ten efekt takiej bardziej lekko przekręconej głowy, to fryzura też jest jakby taka bardziej po skosie. To znaczy tutaj jest troszkę bardziej jakby przekrzywiona prawo. No wiesz, ogólnie to fryzurę Miałaby jeszcze być bym, kopia, prawda? ja bym jeszcze obniżył troszkę czoło, bo No jak właśnie, już mówimy o tym fragmencie, tak. to czoło jest za wysokie. A jednak linia włosów bardzo dużo daje, jeśli chodzi o podobieństwo do modela. W naszej wersji pani Olga ma po prostu bardziej okazałą fryzurę. Myślę, że nie obraziłaby się. Tak, racja. Wiatr we włosach. Tak jest. To jeszcze sobie pozwolę karminem takie akcenciki przy uszach. Na styku z włosami dodać. To wiesz, ten kontrast tutaj jest bardzo istotny przy tej dolnej wardze. Który kontrast? Ta ciemna plamka taka zielona pod wargą. Aha, to co ją zamalowałem? No może za bardzo zniknęła. A to ja bardzo wiem. Wystarczy nawet taka linia. Dosłownie jedno takie cieńsze pociągnięcie.
Te takie jasne akcenty są bardzo istotne. Myślę, że jeszcze można ten lewy kącik oka lekko podnieść. Tak, tak, zdecydowanie. Jak widzicie, ile jest ważnych drobiazgów w portrecie. Robimy przerwę. Zdecydowanie. Dziękujemy Wam za malowanie. Niniejszym robimy sobie przerwę. Ten temat już kończymy. Być może jakieś korekty jeszcze wprowadzimy, jak nam trochę oczy odpoczną. Dobrego weekendu Wam życzymy. I dobrego malowania. Przede wszystkim. Patrz, jaki ładny róż na nosie na końcu dodała. Od razu pomogło. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. Dobranoc. Dobranoc.